Siemanku, jestem dziś w kolejnym odcinku. Dziś będziemy robić sobie opening. Taki oto opening, może nie jest za duży, ale zaczynajmy. Na początku od takich najmniejszych rzeczy. Jako ze skrzynek. I standardowo nie mamy. Teraz duża skrzynka. Coś jest... Słuchajcie, Mortis. Mortis normalnie, ludzie. Nie miałam tego, ale serio? Wow. No to będzie kozak odcinek, już to widzę. What? Jeszcze gwiezdna moc. Nie no, to będzie jakiś super odcinek. Nie no, po prostu dajcie łapkę w górę. Po prostu ja tu już daję do Mortisa. Okej. Dlatego nie chciałam tam tego pierwszego. Jeszcze tu 200 monet. Dobra. O matko, kolejne 6. O matko, kolejna gwiezdna moc. Nie no, ludzie, nie. To jest chyba najwspanialszy odcinek. Nie no, naprawdę. Aż mi serce bije. Nie no, naprawdę. 3 rzeczy. I to takie kozackie. Kule Riko podczas ataku głównego, jak i super ataku wzmacniającą się pod pierwszym odbiciu i zadają... Wow. Jeśli punkty życia Riko spadną poniżej 40, to biegnie on 44% szybciej. 34. Wow, kozak. No i tu nasz ten Mortisik leci do ulepszenia. Jak widzicie, już jest na 5 mocy. I czy ja mogę kogoś jeszcze ulepszyć fajnego? Ją bym mogła na 7 moc. Jego bym na 8 mogła. A nie, już bym nie mogła. Na 8 też nie. Tamtego bym nie chciała. Ale Max też jest dobra. I ja Max bardziej lepiej gram, więc ulepszamy. I chyba na tego Dynamajka, dobra. Już na Dynamajka nam nie starczyło. Ale oczywiście zagramy sobie meczek naszym cudownym Mortisem. Ej, a skąd ja dostałam tego skina? Ktoś wie? Przecież się nie kupowałam skina. Skąd? Co? Ktoś wie, o co chodzi? Nigdy nie miałam Mortisa i nie wiem, czy po prostu to mi się tak wzięło, czy co? Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Zagrajmy sobie w solówkę. Zobaczmy, jak on działa. Na mapce nim jeszcze nigdy nie grałam. Więc... Ale zawsze chciałam mieć Mortisa, dlatego że on może szybko biegać i rozwalać fajnie ludzi. Więc to jest też bardzo dobre. Tylko coś... Dobra, nieważne. Czekajcie, bo mi się coś zawiesiło. Dobra, jak zawsze, brak miejsca. Dobra, może pierwszy meczek będzie super. Chociaż żeby był. Na razie mi tu dobrze idzie, przez to zawieszanie czasami. Mi się źle gra, ale powiem wam tak szczerze, że serio... Fajnie się nim gra. A drugie to, że po prostu nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się robi brak miejsca, jak ja mam czyste ten wszystko. Więc ja nie wiem, o co chodzi, ale dobra. I nie no, gościu. Dobra. Na razie sobie tutaj chodzimy. Mamy 3 postacie jeszcze, o matko, ona chyba drugiego sobie tego. Ja już to przegram na pewno, bo właśnie, ale w sumie bardzo dobrze poszło nam, jak na sam początek. 7 puch wbiłam już i teraz wychodzimy, więc można uznać, że odcinek się udał. Dlatego ja się dziś z wami żegnam. Chciałam wam tylko pokazać opening i się dziś bardzo udał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.